pierwsze KVK zawitało do Call of Dragons. Jeśli jesteś ciekaw, co nas w nim czeka, ten film jest dla ciebie. Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jestem już na mapie od mojego pierwszego KVK, co oznacza, że mam dostęp do rzeczy związanych z tym właśnie KVK. Niestety, jak możecie zauważyć, nie do wszystkich rzeczy, niektóre są zablokowane i musimy czekać, aż odblokują się w złotokamieniu, ale nie przeszkodzi nam to w tym, aby zrobić taki pierwszy look na nasze KVK. No i razem przejdziemy przez takie aspekty gry, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Myślę, że takim początkiem KVK jest wejście na mapę do KVK. Wchodzimy sobie klikając tę ikonę, teraz mamy tutaj ikonkę opuść. Jeśli bym kliknął opuść, stracę jeden teleport i przeniesie mnie na nasz domowy serwer w losowe miejsce. Powrót z domowego serwera również będzie nas kosztował teleport. Niektórzy skaczą po runy. Moim zdaniem taka zabawa nie ma najmniejszego sensu, chyba żeby mi się kończyły badania, wtedy oczywiście, ale moje badania szybko się nie skończą. Zaczniemy może od oceny mapy na szybko. Mamy tutaj 4 strefy startowe, 4 królestwa o dosyć podobnej mocy. Wiadomo, że ta moc nigdy nie będzie identyczna, ale myślę, że matchmaking w tym wypadku zadziałał naprawdę prawidłowo. Szczerze mówiąc, pierwszy raz będę walczył na tak słabych przeciwników. Dlatego moje oczekiwania względem mnie samego mam naprawdę duże. Pod względem mocy jestem na 200 miejscu, co jest naprawdę wyczynem dla mnie. Z reguły byłem gdzieś tak mniej więcej 400 do 600 miejsca. Dlatego jeśli chodzi o same walki, mimo wszystko jestem dosyć dobrej myśli. Ale co z tego wszystkiego wyjdzie, tak naprawdę zobaczymy. Trzeba pamiętać, że do tanga trzeba dwojga. Sam rozmiar mapy myślę, że jest odpowiedni, nie jest jakaś gigantyczna. Nie trzeba będzie wrogów szukać gdzieś daleko. Możecie zobaczyć, jest dosyć mała. Trochę martwi mnie ukształtowanie terenu, no bo znowu jesteśmy świadkami mnóstwa rzek, mnóstwa gór i całkiem sporej ilości iglic. A iglic szczególnie nie brakuje w ostatniej strefie, tutaj jest ich aż 16. Nie wiem, co twórca miał na myśli, ale już tego nie zmienimy. Tam, gdzie jest tyle iglic i taki ciasny teren, możemy być pewni, że kawaleria znowu tutaj nie błyśnie, pomimo nowych bohaterów do kawalerii. Ale osobiście uważam, że ta mapa może być takim zalążkiem jednostek latających, że mogą tutaj odcisnąć swoje piętno. Wiadomo, że jednostki latające nie są może najmocniejsze, w szczególności, że nie mamy jeszcze tylu bohaterów, którzy mogliby im nadać jakąś wartość. Mimo wszystko jestem myśli, że można tutaj będzie troszkę polatać. Tak naprawdę te 16 iglic w tej strefie mnie przeraża. Trzeba będzie grać grupowo, drużynowo. Co nie będę ukrywał, nie jest mi na rękę. Ja określam siebie jako indywidualistę. No a w pojedynkę nie zrobię absolutnie nic. Zanim na przykład przejdę od tej bramy do wroga, będę miał na drodze 4 iglice, zanim tam dojdę, moje jednostki będą martwe. Dlatego trzeba będzie czekać na teren, trzeba będzie zajmować te iglice jedna po drugiej i dopiero wtedy będziemy świadkami prawdziwych walk. Także to jest taki mój zarys, jak te walki będą tutaj wyglądały. A teraz przejdźmy do konkretów. Ikonka smoka w prawym górnym rogu jest waszym centrum dowodzenia, jeśli chodzi o całe KVK. Mamy tutaj dostęp do złotokamienia, mamy dostęp do osiągnięć podboju. Są to zadania dla pojedynczego gracza. Co ciekawsze, zadania z tej grupy są to na przykład uleczenie 15 milionów jednostek za pomocą zasobów. Dzięki temu otrzymamy jeden bursztyn. Drugi bursztyn otrzymamy za zdobycie 12 milionów zasług, dlatego polecam każdemu walczyć. Jeśli chcemy zdobyć więcej bursztynów, musimy liczyć na Watahę. Watacha dla niewtajemniczonych to taka lepsza unia, tak w skrócie. Nie będziemy tego rozwijać. Jeden bursztyn możemy zdobyć za zdobycie 2 milionów prestiżu oraz za zdobycie 2 nekrosów. Myślę, że jest to do zrobienia, szczególnie, że możemy liczyć na pomoc Watachy. Dlatego wasz sojusznik może odegrać bardzo ważną rolę w tym KVK. 2 bursztyny najwięcej z całej grupy możemy zdobyć za zajęcie smoka. Również możemy to zrobić za pomocą Watachy, tak jak wszystkie zadania z tej grupy. No i jeden bursztyn możemy zdobyć za 2 miliony prestiżu oraz za 500 milionów zasług jako Watacha.
maksymalnie możemy zdobyć 5 bursztynów na jedno KVK. Poza tym za wykonywanie zadań, czy to jako gracz, czy to jako watacha, a nawet jako królestwo, możemy zdobyć punkty. Wykonanie jednego zadania to jeden punkt, a za punkty możemy otrzymać legendarny emblemat podniesienia, co jest moim zdaniem żartem, tu powinien być artefakt do wyboru, tak samo jak w przypadku nagrody sezonowej w postaci tego koła. Na pewno ja będę liczył tutaj na Syndriona, może na Tohara, ewentualnie na Goresha. To jest moja trójka, na którą po cichu liczę. Odnośnie samych bursztynów, to klikając na tę skrzynkę, możemy sobie wybrać jakąś nagrodę. Jak widzicie, potrzebujemy 4 bursztynów, żeby otrzymać jakąś umiejętność. Myślę, że jest to do zrobienia spokojnie przez każdego, kto będzie aktywnie uczestniczył w KVK. Poza tym mamy tu sklep zasług, który się odblokuje za jakiś czas. Nie wiem, jakie nagrody tutaj będą, czy coś się zmieniło od poprzedniego sezonu, czy nie. Sam jestem tego ciekaw. Poza tym z ciekawszych rzeczy to, jak widzicie, mamy tutaj kostnicę, w której możemy ożywić do 50% poległych jednostek. Jednostki mogą ginąć oczywiście w bramach, mogą ginąć również w bastionach oblężniczych. Jak widzicie, zasięg tego bastionu jest potężny. W obrębie tego bastionu przeciwnik nie powinien być w stanie zbudować żadnego budynku. Podejrzewam, że niszczenie będzie szybsze niż budowanie, ale jak szybko ten bastion będzie niszczył te budynki, tego jeszcze nie wiem. No i trzecią opcją, w której na pewno kilka jednostek może zginąć, jeśli będziecie nieuważni, mamy tutaj nową politykę na samym końcu, która brzmi następująco. Legiony zadają o 5% więcej obrażeń. Jeśli polityka została uchwalona przez obie strony konfliktu, zginie 2% ich poważnie rannych jednostek. Moje pierwsze odczucia odnośnie tej polityki są następujące. Gracz walczący jednostkami T4 na pewno nie chce jej aktywować. Każdy, kto gra w tę grę, wie, że jednostek T5 na polu nie brakuje. I w sytuacji, gdy wasz przeciwnik ma jednostki T5, a wy jesteście jednostkami T4 i obaj macie włączoną tą politykę, u was zginie dużo, dużo więcej jednostek niż u niego. Dlatego jeśli jesteście graczem, który jeszcze posiada i walczy jednostkami T4, na pewno jej nie włączajcie. Za to, jeśli ktoś ma jednostki T5 i wie, że walczy na jednostki T4 i chce zadać mu jak największe obrażenia, myślę, że spokojnie może włączyć tę politykę. No bo tak czy siak wyjdzie z takiej wymiany mimo wszystko na plus i na pewno zada dużo, dużo większe obrażenia takiemu graczowi, który posiada jednostki T4. Więc można w skrócie ująć, że jest to polityka dla wielorybów i polityka przeciwko słabym graczom. A teraz wróćmy do początku tych polityk i troszkę sobie o nich opowiedzmy. Na pewno co chcecie robić na samym starcie gry, to rozwijać te dwie pierwsze polityki. Nie wiem, dlaczego u mnie się te polityki nie robiły. Warto również, gdy już rozwiniecie te dwie polityki, przejść i zrobić politykę o nazwie Kamienny Strażnik, gdyż będziemy otrzymywali więcej kamiennych świadectw. Kamienne świadectwa są to swego rodzaju punkty do monolitów mistrzostwa, ale o tym zrobię osobny odcinek, gdy już u mnie się odblokują te monolity. Pierwszy monolit u mnie odblokuje się jutro, więc prawdopodobnie jutro albo pojutrze zrobię o tym odcinek, żeby pokazać wam wszystko to, do czego będę miał tutaj dostęp. Przy okazji będzie to odcinek z tier listą poszczególnych umiejętności do poszczególnych bohaterów, do poszczególnych jednostek, więc myślę, że warto będzie tu zajrzeć. Wróćmy więc do polityk. Dalej większej filozofii tutaj nie ma. Oczywiście robicie sobie każdą politykę po kolei. No i ważna uwaga z mojej strony. Widziałem, że niektórzy gracze próbują robić te polityki dalsze, zanim skończą te pierwsze polityki, co jest moim zdaniem błędem, bo jak możecie zauważyć, ulepszenie tych polityk kosztuje nas dużo więcej prestiżu, a na samym starcie gry tego prestiżu nie mamy aż tyle. Zresztą, zanim rozpoczną się jakieś walki, to spokojnie sobie zrobicie te polityki dalsze, pod obrażenia i takie tam. Naprawdę, na samym starcie zróbcie sobie te pierwsze polityki, wymaksujcie, i tak z nich skorzystacie i tak, a przy okazji będziecie gromadzili ten prestiż. Z ciekawszych i ważniejszych polityk również mamy tutaj pogrzebane kości. Tę politykę na pewno musicie wymaksować, bo od tej polityki zależy, ile będziecie mogli wskrzesić waszych legionów, które poległy na polu walki. Ale na to macie cały sezon, więc spokojnie sobie poradzicie.
Bardzo ciekawą polityką jest również polityka z drogi. Po opuszczeniu miasta lub bastionu legiony nie mogą zostać zablokowane przez inne legiony, ale otrzymywać obrażenia już będą mogły, przynajmniej opis na to wskazuje. Nie wiem do końca, czy chodzi tylko o nasze miasto, czy o wszystkie miasta, ale jeśli ta polityka działa na każde miasto, do którego wejdziemy i które opuścimy, to podejrzewam, że ta polityka jest zrobiona po to, żeby bezproblemowo móc wysłać wojska do bastionu, żeby przynajmniej jakiś procent dotarł do tego bastionu. To są takie moje spekulacje, że właśnie po to ta polityka została stworzona. Dalej mamy zwiększenie limitu eliksirów, które prawdopodobnie sobie wezmę tutaj, bo zwiększając samo tempo produkcji eliksirów, i tak nie będę się budził na przykład w nocy, żeby to wojsko odbierać, i w tym czasie, gdy tego wojska bym nie odebrał, po prostu traciłbym wartość tej polityki, a ja osobiście nie wstaję co 6 godzin do gry. Dlatego tutaj wybiorę sobie limit eliksirów, z dołu sobie wezmę konsolidację dzienną, po to, żebym w ciągu jednego dnia mógł wykorzystać maksymalnie leczenie z 3 dni za surowce. Tę politykę akurat lubię, także tutaj wezmę sobie konsolidację. Dalej, tutaj ktoś może mieć zagwozdkę, którą politykę wziąć, czy wziąć plus 100 tysięcy eliksirów na dzień, czy wziąć 5,5% tempa produkcji. Obliczaliśmy to kiedyś, szczególnie ze ślepym, którego pozdrawiam, i wyszło nam, że mając 3 miliony jednostek T4, już warto wziąć politykę na tempo produkcji. Natomiast jeśli jesteście graczami z jednostkami T5, gdy macie tych jednostek już łącznie 1 500 000, również lepiej wychodzicie na reformie opieki zdrowotnej. Dlatego ja tutaj wezmę sobie prędkość produkcji. Jeśli nie ma tutaj żadnego ukrytego przelicznika, który daje jakąś większą wartość dla jednostek T5, to już w przypadku, gdy liczba waszych jednostek wynosi powyżej 2 700 000, lepiej wyjdziecie na seminariach medycznych na procentach. Przejdźmy może teraz do tych najważniejszych polityk, które mogą spędzać wam sen z powiek. Kto grał w ostatnim sezonie, ten prawdopodobnie zapoznał się już z nimi. Dużo się nie zmieniły, aczkolwiek, jakbym miał tak powiedzieć w skrócie, to pierwsze dwie polityki dostały wzmocnienia, natomiast ostatnia dostała bardzo mocnego nerfa. Niektórzy mogą się zastanawiać, która polityka jest dla kogo. Ja tutaj wydam mocne stanowisko, dla każdego najlepsza polityka będzie ta ostatnia. Staranna opieka zdrowotna, minus 20% kosztów uzdrawiania zasobami. Kiedyś było to minus 50% bazowych kosztów. Bardzo mocno znerfili tę politykę, mimo wszystko na tle innych. I tak wydaje się najlepsza. A teraz pokażę wam kilka dowodów, dlaczego jest tak, jak mówię. Po pierwsze, 1000 jednostek magicznych T4 będzie nas kosztowało 30 tysięcy many, bez żadnego zmniejszania kosztów leczenia. U mnie jest to 29 tysięcy, dlatego że mam już tutaj 3% zmniejszonych kosztów. Skoro 1000 jednostek leczymy za 30 tysięcy many, to 100 tysięcy jednostek magicznych T4 bez żadnej redukcji kosztów leczenia będzie nas kosztowała 3 miliony many za 100 tysięcy jednostek, taki podstawowy koszt. I teraz tak. Z tej polityki możemy mieć minus 10% kosztów, więcej redukcji kosztów nie mamy, reszta redukcji kosztów pochodzi z tych polityk. Łącznie na pierwszej polityce możemy mieć minus 15% kosztów uzdrawiania. W tym przypadku 100 tysięcy jednostek T4 będzie nas kosztowało 2 550 000 many. W przypadku drugiej polityki ten koszt będzie wynosił 2 400 000, a w przypadku polityki trzeciej ten koszt będzie wynosił 2 miliony 100. Jest to różnica kilkuset tysięcy na 100 tysięcy jednostek. A jak doskonale wiemy, w czasie wojny leczymy w milionach. Ale przejdźmy do bardziej głębszej analizy. 100 tysięcy jednostek, jeśli chcemy wyleczyć z tą polityką, 50 tysięcy jednostek będziemy mieli za darmo. Więc w przypadku pierwszej polityki koszt uleczenia 100 tysięcy jednostek wyniesie nas 1
275 tysięcy many. W przypadku drugiej polityki koszt uleczenia 100 tysięcy jednostek wyniesie nas 1 920 tysięcy many. W przypadku trzeciej polityki koszt uzdrowienia 100 tysięcy jednostek T4 wyniesie nas 2 100 tysięcy many. Co za tym idzie, w przypadku leczenia 100 tysięcy na dzień najlepiej będzie się opłacało wziąć politykę numer 1. Ciekawiej się robi, gdy chcemy leczyć więcej jednostek, bo już w przypadku uleczenia 200 tysięcy jednostek T4 ten koszt w przypadku pierwszej polityki będzie wynosił 3 825 tysięcy many. W przypadku drugiej polityki ten koszt będzie wynosił 4 320 tysięcy many. A w przypadku trzeciej polityki koszt uzdrowienia 200 tysięcy jednostek T4 będzie wynosił 4 200 tysięcy many. Jak widzicie, druga polityka w przypadku 200 tysięcy uleczonych jednostek już wypada najsłabiej. Tu już byśmy mogli ją skreślić, ale pójdźmy o krok dalej. Gdy chcemy uleczyć 300 tysięcy jednostek T4 w ciągu dnia, ten koszt wyniesie nas 6 375 tysięcy w przypadku pierwszej polityki. W przypadku drugiej polityki 300 tysięcy jednostek wyleczymy za 6 720 tysięcy many. W przypadku trzeciej polityki ten koszt wyniesie nas 6 300 tysięcy. Więcej dowodów, myślę, nie trzeba, bo im dalej w las, tym staranna opieka zdrowotna będzie wypadała coraz to lepiej na tle pozostałych dwóch. Dlatego jeśli ktoś chce powalczyć tak naprawdę, to ma tylko jeden wybór i jest to staranna opieka zdrowotna. Kto walczył, ten wie, że 300 tysięcy jednostek uzdrowionych na dzień to jest nic. W ostatnim sezonie, który teraz można nazwać KVK, w którym brałem udział, leczyłem na dzień spokojnie po 3 miliony, więc tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Poza tym reszta bonusów również jest najlepsza w tej polityce. Mamy tutaj punkty życia, 50% więcej wytrzymałości. Żadna z tych polityk, które tutaj mamy, nie może się równać z tą ostatnią. Także w dużym skrócie, dla wojowników, którzy dużo leczą, dużo walczą, polityka numer 3. Polityka numer 2, podobnie jak w ostatnim sezonie, jest najgorsza. Nie polecam jej nikomu. Jeśli ktoś ją wziął w ostatnim sezonie, to naprawdę mogę współczuć, że nie wziął sobie polityki numer 3, bo w ostatnim sezonie ta polityka była naprawdę, naprawdę mocna. Dla porównania, w tym sezonie, jeśli będziemy chcieli uleczyć 1 milion magów T4, zapłacimy 21 milionów many, natomiast w poprzednim sezonie ten koszt wynosił minus 50% bazowego kosztu leczenia. Wtedy uleczenie 1 miliona jednostek T4 kosztowało nas około 16-14 milionów many, coś takiego. Także różnica naprawdę kolosalna. Jeśli ktoś nie skorzystał w ostatnim sezonie ze starannej opieki zdrowotnej, to kto wie, już może takie czasy nie wrócą praktycznie darmowego uzdrawiania jednostek. Natomiast jeśli ktoś walczy stosunkowo mało i na dzień będzie leczył do 300 tysięcy jednostek, wtedy można spokojnie wziąć pierwszą politykę, która zwiększa nam produkcję eliksirów. Osobiście uważam już takie ostatnie zdanie odnośnie tych polityk, że aby te polityki, pozostałe dwie, były w jakiś sposób konkurencyjne, to tutaj zamiast 50 tysięcy powinniśmy mieć 500 tysięcy dziennej produkcji eliksirów, a tutaj 200 tysięcy dziennej produkcji eliksirów. Mimo wszystko wtedy i tak ta polityka byłaby lepsza od tej. Polityka numer 2 jest po prostu najgorsza. Ani nie mamy eliksirów, ani nie mamy dużej redukcji kosztów uzdrawiania. Pamiętajcie, politykę numer 2 skreślamy. A reszty polityk, jak prędkość, czy obrażeń zgromadzonej armii, czy obrażeń legionu stacjonującego, nie ma co tłumaczyć, bo są chyba dosyć intuicyjne. W tym filmie to by było na tyle, żeby nie był za długi. Umiejętności mistrzowskie omówimy sobie w filmie kolejnym. Jeśli macie jakieś pytania, to najłatwiej będzie mnie złapać na Discordzie, na który was serdecznie zapraszam. Myślę, że Arcy również się ucieszy z nowych członków, którym będzie mógł pomóc. Oczywiście pozdrawiam Arcego i ekipę z Discorda. Tu już naprawdę się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film się spodobał. Wiecie, co robić. Trzymajcie się. Elo.